Witam Was, witam bardzo serdecznie Was wszystkich, moi drodzy. Takie nietypowe przywitanie. No. Na początek chciałbym z Wami porozmawiać o pewnej kwestii, która mnie męczy już od pewnego czasu. Mianowicie, no, przenosiny na Twitcha, bo już od jakiegoś czasu też streamuję tylko na Twitchu. No i muszę Wam też przedstawić, jak to będzie wyglądać. Znaczy, chcę Was też poinformować o tym, co, jak, po co, na co w najbliższym czasie, jakie plany mam. Także, no, oficjalnie już zostanę na Twitchu streamując, ale pomyślałem ostatnio o czymś takim, żeby raz na 2 tygodnie zrobić po prostu transmisję, wtedy też wrzucić ją na YouTube. Żeby sobie było tam od czasu do czasu, żeby tam coś wpadło z samego streama, nie tylko żeby udostępniane materiały przeze mnie, ale z samego streama, żeby też coś było. Postaram się też zrobić tak, żeby YouTube był archiwum do moich streamów. Będę wrzucał, postaram się zrobić playlisty, postaram się to wydzielić, bo tak myślałem ostatnio, czy założyć kanał specjalnie do archiwum jako streamów, czy nie. No, na Twitchu i tak można tylko przechowywać przez pewien czas, jeżeli chodzi o towarzysza, później partner ma więcej czasu na przechowywanie tego, ale fakt faktem i tak to znikło, więc chciałbym po prostu, żeby te streamy jakaś były wrzucane. Będę się starał to wrzucać. Jak nie po samym streamie, to następnego dnia, żebyście po prostu mogli sobie obejrzeć retransmisję, jeżeli chcecie, jeżeli was takie coś będzie interesować. No i ogólnie czemu się będę przenosił na Twitcha? Na pewno z powodu jakości, bo prosty przykład. Kiedyś sobie zrobiłem takie porównanie, ściągłem sobie ten sam stream z YouTube'a i z Twitcha, no i na Twitchu ważył ponad 16 giga, na YouTubie ważył tylko 4. Nieco ponad 4 giga, więc no 4 razy większa jakość, no to nie mamy o czym tu dyskutować, bo udowodniłem sobie to i przeprowadziłem pewne próby, testy. I no niestety jest jak jest, że Twitch jakościowo, no, odbiega od YouTube'a na pewno. Nie wiem nawet, czy 720 na Twitchu nie wygląda jak 1080 na YouTubie, nie? I może nawet lepiej wygląda się te 720 na Twitchu, ale no to jest na osobny materiał w ogóle temat. Ale wracając do tych przenosin na Twitcha, to jest główny powód, jakość. Kolejnym powodem jest to, że na przykład ostatnio dużo grywam w GTA. I pamiętam, że jak zawsze grałem w GTA na YouTubie, jak był stream i puszczałem jakokolwiek muzykę z radia, no to automatycznie mój film był blokowany do odtwarzania we wszystkich krajach, bo jest tam taka różnorodność muzyczna w radiu i nawet w swoje radio, jak wrzuciłem sobie tam piosenki, to też dostaję po prostu za to prawa autorskie mnie gonią. No i na YouTubie jest tak zrobione, że tutaj prawa autorskie blokują wam film. W różnych krajach, na całym świecie, w jednym kraju, no różnie, albo nie zarabiacie w ogóle na nim, zarabia na nich właściciel praw autorskich. Na Twitchu jest to tak rozwiązane, że jeżeli są jakieś prawa autorskie, coś związane, co jest obwarowane prawami, to jest to po prostu wyciszany ten fragment tego streama, ale można obejrzeć całość. Czy można tam nawet zastąpić? Na YouTubie nie rozpróbowałem zastąpić, to usunąć i często gęsto było: ups, coś poszło nie tak, więc ups. Ja teraz idę na Twitcha, bo jak mam mi cały czas pisać: ups, coś poszło nie tak, no to nie interesuje mnie takie coś, że chcę to zmienić, chcę zastąpić, powiedzmy, te utwory, ta muzyka, czy cokolwiek, co jest z prawami autorskimi związane, ale nie mogę, bo pisze mi: ups, coś poszło nie tak, i to nie na jednej przeglądarce, bo na kilku próbowałem. I sorry, ale nie chce mi się tak tego robić, bo żebym nie mógł zmienić czegoś, co wrzucą, czy co jest udostępniane przeze mnie, no to nie podoba mi się coś takiego. No. No to co? Podsumowując. Streamy będą teraz tylko na Twitchu. Na YouTubie będę się starał raz na 2 tygodnie zrobić takiego streamka, takiego, no, coś tam pomyślimy, jakiegoś fajnego. Coś się wymyśli. Albo dla osób, które na przykład nie mogą oglądać na Twitchu z pewnych powodów, czy coś, będzie to dla nich na pewno jakieś urozmaicenie, nie? Wtedy, jak będzie ten stream. Kolejną rzecz, no to postaram się stworzyć właśnie takie archiwum na YouTubie streamów, live'ów, zapisów, że będę musiał niestety ściągać je z Twitcha i wrzucać na YouTube'a. No, troszeczkę to będzie czasochłonne, ale myślę, że damy radę. Więc tak to będzie wyglądać. I jeżeli na przykład po streamie, jak będę streamował w nocy i będę szedł spać po streamie, no to nie oczekujcie, że wrzucę ten materiał od razu, tylko na przykład, no, pójdę spać i wrzucę to dopiero jak wstanę, że se wtedy ściągnę.
i wrzucę go od razu, jak tylko będzie szło. Także chyba da mu się zwiększyć chyba upload, bo z moim 20-megabitowym uploadem to będzie ciężko robota. Zobaczymy, no. Także, no. Jeżeli mielibyście jakieś pytania, pomysły, czy cokolwiek odnośnie właśnie tych przenosin na Twitcha, czy czegoś nie poruszyłem, jakiegoś tematu, piszcie, komentujcie, bo to jest ten materiał, taki i wstęp do Anno, i przede wszystkim wytłumaczenie tego, czemu już nie ma streamów na YouTubie. No. Dobra, my tu gadu gadu, beblu beblu, pierdu pierdu, a tu trzeba grać. Dobra, wezmę se pana... Pana... No nie panią. Pana se weźmiemy. Pan jest Herr General. Ja. Portret. Znaczy logo, 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 logo. O, ciufcia. Ciuf, ciuf. Będzie ciuf, ciuf. Ale tu był taki fajny lew. O, tak jest. Drzewo życia, jak dobrze pamiętam. Ale mogę się mylić, także... No. Grammy, Grammidi. Dobra nazwa, Grammy. Może jeszcze Grammy. Dobra, złonaczony Johnny. Okej. Okay. Enter. Zapisane piórem. Wow. Tu mamy poziomy, widzę. Jest zwykły, zaawansowany, ekspert. No i ustawienia własne, bo często gęsto pamiętów Anno szło robić swoje rozgrywki, po prostu tworzyć na swoich zasadach. Oczywiście te tryby, no widzicie, różnią się przede wszystkim kapitałem początkowym, bo tu macie na zwykłym jest 70, na ekspercie już jest tylko 25. Tu macie wszystko dużo, duży świat oraz wyspy, duża ilość minerałów, duża żyzność, pełny zwrot kosztów budowy. Jeżeli postawicie jakiś budynek i będziecie chcieli go zniszczyć, no to dostaniecie za niego pełny zwrot kosztów, za które materiały musieliście go wybudować. No i plus macie przenoszenie budowli gratis, że możecie, nie wiem, postawicie sobie domek, możecie z tego przenieść potem na kaś dalej, na przykład obrócić jedynki. Tu jest potem wszystko przeciętne, minerały średnie, przeciętna żyzność, zwrot tylko połowy kosztów budowy i opłata za przenoszenie budynków już jest. Na ekspercie już to wygląda troszeczkę ciężej, bo tu, tak jak wspominałem na początku, 25 tysięcy kapitału, mały świat, niewiele minerałów, niska żyzność. No i w ogóle całkowity brak zwrotu kosztów budowy, no i brak przenoszenia możliwości budowy linii, że nie możecie. Jak już postawicie ROS, ona tam będzie stała wiecznie. No. Chyba, że zniszczycie, za zniszczenie nie dostaniecie żadnych zwrotów, no i będziecie musieli ją wybudować od nowa, tak to wygląda. Dobra, zwykły moment wybrany, rozpocznij grę. No to... Let's have some fun. Przytrzymaj klawisz Shift, kiedy korzystasz z narzędzia burzenia, aby zburzyć różne rodzaje budynków w tym samym czasie. Mm-hmm. Czyli to jest takie, można powiedzieć, masowe burzenie, że to tak ta nazwa po swojemu, jak mi się wydaje. Since that day you saved my life, I have presumed I knew you. But now, a thousand letters from your father go unopened, yet one scribbled from your sister changes everything. I didn't even know you were. We are broke. Czy nie było, ale tak sobie. We can't afford a passage back to your old world, back to your family. Not unless you suddenly remembered what work is. Pewnie, że sobie przypomnę, jak się pracuje. Dynamite fishing. No i dobra, teraz już normalnie chodzi. Chodzi to, jak grafa dostanie ładnie po dupie. No ale trudno. Nikt nie mówi. No i co? Here it is. Just get plenty of distance on the throw. Przecież wyznaczyłeś latarnię morską. Serio. Dobra, wrócimy się tutaj.
Sometimes you have to face the past to have a future. Czemu on płynie tylko... O, dobra. Dziwne. Dobra. Kliknij lewy przycisk myszy na dynamicie, aby go wybrać i drugi raz w miejscu, gdzie chcesz go cisnąć. Tam chce. Pif paf. Pif paf. You do have an eye for opportunity. Dobra, to mamy. Jeszcze jedne. Pyk. I wyszczał. Mamy ryby. Spalona ryba. What the chimichurri was that boom? Chimichurri, ja? On jest siebie Jimiranga. Twoja celność robi duże wrażenie na Archancie. No, szaleństwo. Ah, that burnt reek. Hand over whatever it is and help you get rid of it. Here are your tickets. Hurry, drifters. The boat is leaving soon, and nobody wants you to miss it. A, kolejny filmik, dobra. A, bo my jakieś bilety dostali na łódź, nie? So, this is it. We're leaving paradise behind. You never talked much about family and the like. But you're dead serious about this, aren't you? No matter. I made a vow to defend you. And I don't break an oath. Even if a blind man could see. No, ale już chociaż lepiej, nie zacina mi się tak na tym OBS-ie to. Ciekawe, jakby to przez Talga to puścił. I have never asked anything of you. Na razie mam Elgato podłączone pod playa. You stole away a tiptoe, leaving the family burden at your little sister's door. Our father is accused of high treason. Dare you to believe it? Prowadzili, że jeden głos się nie kończy, ale się ciszy i wchodzi nowy, głośniejszy typ. It must kill him. Please come home. We need you. We need you. Zawsze jak. Ktoś kogoś czegoś potrzebuje, to wtedy prosi, nie? Jaka jest bezinteresowność? Is it really you, dearest sibling? I never dared hope you'd return. Do you remember Black Sands? Of course you do. We loved it here. It's changed now. The Royal Council support Uncle Edvard. Uncle Edvard? And he's pulling everything down. Zaczęło się zanieczyszczenie powietrza. All those houses. You never said how wealthy you were. Why were we selling fish and sleeping in barns? Never told your friend of Good and Sons. There is much to be said, but not now. Dear father's funeral begins. Pogrzeb ojca. Kurde, to w odpowiednim momencie, że przypłynął widzę do tego. Where have you been? Without you brats, we'll never be done with this obligation. Looks like death claimed the wrong brother. No matter, so few are here. When they are the few he loved most. Dużo. Nobody likes a traitor, let alone his tainted offspring. Better make yourself scarce. We shall, dear sibling, for now. I have acquired a small island with the last of my funds, and passage for all still loyal to father. Together we shall clear his name or die trying. Your sister reminds me of you. Must mean new adventures await. O, nasza wyspa. This is it. Ditchwater. Ditchwater. End of the world.
Koniec świata. End of the world. To powiedział śmiesznie. Rozdział pierwszy. Opowieść o dwóch braciach. Miałem brata. Albo mam dalej. What? Still here? Establishing a rival company on that disheveled island? No i co cię to interesuje, że se zakładą tutaj? Let Uncle Edward scoff. A modest island, yes, but if you're at all like father, you'll look beyond appearances. Dobra, jak to tu wygląda? Tu są góry, złoża gliny, tu co jest? A, tu są jakieś takie zabudowania stare. We need every hand we can get if we are to expunge this debris. Dobra, dobra, nie fandzel mi tutaj, no sprawdzam se wyspa, ona jest tutaj ułożona, co tu jest, czego tu nie ma. Złoża wapienia, tu są te złoża gliny. O, samolot. Złoża miedzi. O, leci bombowe, zaraz będzie dup. Jakby wybuchło, nie? To znaczy, że już nie będę streamował. Złoża wapienia, złoża gliny. Dobra, czyli tu mamy tylko wapień i glina do dyspozycji na tej wyspie, rozumiem? A nie, jest żelazo jeszcze, okej. I pola naftowe, aha, czyli mam tak, pola naftowe, żelazo, glina i wapień. I węgiel, Kulmahain będzie, okej. No i w porzu. Dobra. Zacznij od rynku, powiadasz. No dobra, to zaczniemy sobie od rynku, no. Na otwartej przestrzeni. Niech będzie tutaj. Wiem, że muszę droga poprowadzić, ty nie ucz taty dzieci robić. Pyk, jedna. Zrobimy sobie tak, jak sobie zawsze robiłem. Obkrążymy serynecze. A, patrz, skasowało mi się pieruństwo. Pyk. Dobra, do ryneczku już mamy. Dom farmerów. No, też trzeba. Teren budowlany zablokowany? A, bo to są jakieś te... Będziesz potrzebował więcej mieszkańców, żeby zburzyć te ruiny. Drewniane ruiny, czyli drewno z tego będę mógł po prostu uzyskiwać, podejrzewam. Mały magazyn, deski. A ta drwala. I tartak. To chata drwala na pewno się przyda. Na razie domy tutaj. Tartak se domy w okolicy. Żeby nie musiał daleko cisnąć z tym. Nie tak. A, ty nie przejada. Ale dupa. No to pociągniemy tak, droga, no. Pyk. Czekajcie, przenosi się, dostosuj warunki pracy. Relokacja, o. O, spadnie mu. No dobra. Albo nie, czekaj. Nie wiem, to chciał, ale obrócić. As you are so desperate to appear responsible, you'll be pleased to hear the cost of that fantastical funeral falls to you. Że koszt tego fantastycznego pogrzebu spoczywa na tobie. Spadaj na drzewo. Picking and choosing what he inherits. Zapały. Niedostatek siły roboczej. No wiem, wiem, bo trzeba jeszcze do farmerów. To tak, zrobimy sobie tu. 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 Tu, tu. No tu chyba nie. O, żeby mi drogi potem odchodziły w tych różnych kierunkach, nie? Dlatego sobie to tak buduję. Potem łatwiej jest trzymać porządek w budowlach. W sumie. A nie, tu się zmieści chatka. Czekaj. No i niech jest tak.
Sadzenie lasu. Brakujące towary? A, no nie masz tego, no na razie daj mu szansa. Jeszcze jednego drwala trzeba będzie zbudować. Chata drwala. Tu nie. Tu bym miał dobry teren. Ale tu jest wioska. Samuel's child, is it? Thank heavens. I am so ashamed of every single word your uncle had me print. He twists every article in his favor at our and father's expense. Przekręcam swoją korzyść kosztem naszym i ojca. A to oszust jeden pierunowy, no? A, chyba jest. Chyba oni to teraz rozbierają. Ta osada, brakujące towary, no dobra, daj nam szansa. 5 domów farmerów to jeszcze więcej, o. O, elegancja, deseczki wpadły, fajnie. Dom farmerów, dobra, to dom tak, kolejny. Tu będzie odchodzić droga potem. Jest tu ta droga. A dupa, nie ma drogi. Kaj są moje te? Ile mamy desek? Gdzie są moje zasoby? A, tu mam. Dobra, 13,75. Szału nie ma. Ile mam? A, teraz farmerów i no muszę tylu przyciągnąć. Brakujące zasoby do rozbudowy. Tu potrzebujemy droga, sadzenie lasu. No, dajmy tak, niech ma. Jeszcze jedna decha potrzebujemy. Ale widzę, że transport desek już się zaczyna, tartak zaczyna robić, no i w porządku. Teraz musimy tylko przyciągnąć farmerów więcej. Menu statku, nie. A, bo tu są farmerzy, to jest era farmerów, no ja. Rynek, dom farmerów, mały magazyn, deski. Tylko deski tu mogę na razie produkować, później ryby. A, ozdoby są. No to jest Ubisoft Club, tam trzeba wykupić. Mamy dechy. Pyk. I wybudowane. No więc dobra, teraz muszę poczekać, aż mi się farmerzy się zjawią u nas w osadzie. 45, 6, no powolutku się będą przytaszczyć się muszą. Jest ulepszenie, burzenie, skopiowanie, relokacja, pusta pozycja. Dodaj wnioski, przyciągając budynki. Aha, okej. Okay. Dom farmerów, tu. A, bo tu sobie mogę powkładać rzeczy, które chcę budować. A, że w ten deseń. A, fajne! Fajne to jest! O, rybki mogę! No i elegancja! Zrujnowana dzielnica mieszkaniowa, oczyść. Nie ma problemu, zaraz to opierdzielemy. Raz, dwa, trzy, będzie drewna dużo. Pyk to, pyk! Elegancja, teraz to może? Możemy sobie to zrobić? Że łatwiej zjeść, gdy ma się z kim dzielić. A, no to na pewno, zawsze. A, nie mogę. Dobra, dom rybaka, no. I 100 farmerów, czyli musimy się dalej rozwijać. Tu jest rzeka, ale on nad nią chyba nie będzie łowił. Nie, bo tu nie ma tego. Musi być nad...
Ale fala burczenia mi przeszła w brzuszku. Ja pitole. Musi być na brzegu gdzieś. O, można to połączyć z tym, subcio. I będzie jedna droga chyba do tego. Mam taką nadzieję, no ale jeżeli... Nie no, zrobię, nie? Czekajcie, najpierw zrobimy tak. Skieruję pomiędzy drugą. Mogę... Potrzebujemy kolejny magazyn. Tu zrobimy tak. No, tu sobie jakiś kwietnik postawię albo coś takiego. W sumie rybki będzie potrzeba i więcej, mi się wydaje. To zrobimy obok jedno, obok drugiego. Ale wtedy oni będą mniej skuteczni, jak będą blisko siebie, bo będą sobie nawzajem podławiać ryby. No, to będzie dupa. A, i to się tak połączyło wtedy. Dobra, spoko. O, no i elegancja. Mogę sobie kolejne coś zburzyć? A, nie, więcej mieszkańców trzeba na razie przyciągnąć. Dobra, to oto come on. A na razie zostawię tak. Zrobimy tak tu droga. Pyk. To jest tartak. A, to spoko. To nic się nie dzieje. Dom farmerów. Jeszcze domy se. A i na razie wystarczy. Jest droga czy nie? Nie, ale... Mogłoby być. Milestone. Nowy status miasta. Wioska. Oho, jest tutaj coś już. Alkohol, ubrania robocze. Fajnie, fajnie. Help enough to demolish the larger ruins. Let's breathe some life into this place.